Dzisiejszego dnia odbywa się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku w współpracy z organizacją DKMS. Witamy, pani nazywa się? Dzień dobry, jestem Paulina Sobieska, do czwartej klasy tutaj chodzę. I na czym polega ta akcja? No generalnie przychodzimy sobie tutaj, mamy takie trzy pałeczki, ale najpierw zanim pobierzemy wymaz, bo wymaz pobiera się tylko z jamy ustnej, z policzków, musimy wypełnić ankietę, którą po prostu potem pakujemy do koperty razem z tymi pałeczkami. Piszemy datę, zaklejamy naklejkami i tak naprawdę nasza rola tutaj się kończy. No ja tak naprawdę po prostu muszę czekać na informacje. Z tego co wiem, to za jakiś czas dostanę na maila bądź SMS-em informację, że zostałam przyjęta, że jestem w tej bazie i ja po prostu muszę czekać w gotowości albo i nie, aż może znajdzie się osoba, która po prostu będzie potrzebowała mojego szpiku. Samo pobieranie szpiku wcale to nie jest takie straszne, bo jest nowa metoda, która po prostu polega na tym, że podaje się takie leki, które powodują, że komórki macierzyste wypływają, że tak powiem, do krwi i po prostu pobiera się to z krwi, ewentualnie pobiera się to z kości biodrowej, ale to też jest w znieczuleniu, więc nic z tego nie czujemy, więc to wcale nie jest takie straszne. Muzyka